Cześć, witajcie. Dziś w naszym studio gości Krzysiu Pająk, który zaprezentuje nam nowy model Yamaha P225. Cóż to takiego? Tak, zgadza się. P225 to następca bardzo lubianego i popularnego modelu P125. Co się zmieniło? Jakie są tutaj zmiany? Bo widzę, że cały panel jest totalnie inny niż w modelu poprzednim. Tak, instrument jest na nowo zaprojektowany. To jest zupełnie nowa konstrukcja od podstaw. Zaczynając od obudowy. Obudowa jest smuklejsza. Instrument jest lżejszy od poprzednika, gdyż należy do serii P, czyli serii portable instrumentów mobilnych. Dlatego firma Yamaha cały czas pracuje nad tym, żeby te instrumenty były lżejsze, były mniejsze, ale zachowały wszystkie walory, jeżeli chodzi o klawiaturę ważoną. Jeśli będziemy chcieli zabrać taki instrument na koncert, to z jaką wagą będziemy musieli się zmierzyć? No to jest mniej niż 12 kg, także instrument jest lekki, poręczny, tak. Instrument posiada nowy design, nowo zaprojektowane przyciski. Mocna inspiracja jest tutaj krzywiznami fortepianu w okolicach klawiatury. No ale zauważyłem właśnie, że te głośniki, to nagłośnienie, o którym wspomniałeś wcześniej, jest od frontu, natomiast wcześniej chyba tak nie było. Tak, to jest celowy zabieg. W momencie, kiedy położymy instrument pod ścianą, a z reguły w takim miejscu ląduje taki instrument, to dźwięk odbija nam się od ściany i mamy taką projekcję od tyłu dźwięku. To jest coś podobnego jak w fortepianie akustycznym. Jak uchylimy klapę, to też dźwięk odbija się od tej klapy, rozchodzi po pomieszczeniu i mamy taki bardzo przyjemny ambient. Jak brzmi ten instrument? Co mamy w środku? Jaki fortepian? Pewnie wszyscy są ciekawi. Tak. Tutaj nie ma kompromisów. Firma Yamaha zaimplementowała brzmienie fortepianu CFX. CFX to flagowy model koncertowego fortepianu firmy Yamaha, który jest często wybierany podczas międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, który odbywa się w Warszawie. A jak wiemy, w takim konkursie biorą udział wirtuozi. Dlatego teraz, kupując taki instrument, możemy sobie takiego CFX-a włożyć do swojego salonu i poczuć się przez chwilę wirtuozem. Wspaniale, pokażesz nam, jak to brzmi? Tak, oczywiście. Dodam jeszcze, że brzmienie CFX-a wykorzystuje technologię VRM, czyli Virtual Resonance Modeling. Na czym ta technologia polega? W akustycznym fortepianie i pianinie, jak zagramy dźwięki, to nie słyszymy tylko tych dźwięków, które zagraliśmy, słyszymy cały instrument, wszystkie harmoniczne, całą poświatę alikwotów, wszystkie rezonanse, ponieważ gra nam obudowa, gra nam płyta, a w momencie, kiedy naciśniemy pedał, gdzie tłumiki idą do góry i nie tłumią strun, wtedy słyszymy jeszcze, jak rezonują nam struny. I ten instrument nie posiada wprawdzie płyty rezonansowej ani strun, ale ta technologia właśnie replikuje nam te odpowiednie rezonanse i nie są to sample. To nie są zrobione sample konkretnych rezonansów, tylko instrument na bieżąco śledzi styl naszej gry i generuje odpowiednie rezonanse. Posłuchajmy zatem CFX-a. No, przyznam szczerze, że brzmi naprawdę świetnie na pokładowych głośnikach, bo my słyszymy dźwięk z nagłośnienia. Będziecie słyszeć po prostu dźwięk z linii, ale też będzie wspaniały. Jaka jest klawiatura w takim razie? Jak się gra na tym instrumencie?
Tak, z racji tego, że instrument jest mniejszy, jest smuklejszy i lżejszy, wymagało to zaprojektowania nowej klawiatury. Technicy firmy Yamaha opracowali nowy model. Jest to model GHC, Graded Hammer Compact, czyli nieco bardziej kompaktowa klawiatura niż poprzedni model GHS. Czy to oznacza, że to będzie teraz, ta klawiatura będzie standardem wśród instrumentów? Tego nie wiem. Ale być może, bo to jest bardzo wygodna klawiatura, ma bardzo fajną grywalność i bardzo wygodnie się na tym instrumencie gra. Klawisze czarne są matowe, po prostu ta klawiatura płynie. Czy ona jest mniejsza, większa niż GHS? Czy ta nie, jest mniejsza z racji tego, że szasy instrumentu jest mniejszy, więc musiała się zmieścić po prostu na tej platformie. Jakie mamy jeszcze inne brzmienia? Tak, jest tu cała masa. Ile mamy brzmień? 24. A polifonii? Polifonii 192. Słusznie. Świetne piano elektryczne. Naprawdę, no Fender piano jak żywe. FM-ik jakiś? Tak, świetny FM-ik. Pianina cyfrowe nie posiadają zazwyczaj pitchbendera, modulacji. Wiem, że jest brzmienie organowe i widzę, że są tak. Potrójne pedały. Czy to oznacza, że mamy tutaj efekt Leslie? Tak, oczywiście. Piękne gospelowe organki. Powiedz mi, czy mamy tutaj jakieś brzmienia organów kościelnych? Coś tak, takiego tak, potężnego? Tak, jest oczywiście pipe organ. Wspaniale. Klawinet? Oczywiście. A coś dla fanów muzyki klasycznej? Klawesyn. Czy ja tam słyszałem key off? Tak, oczywiście, są próbki key off. Możemy jeszcze raz zobaczyć, posłuchać. Pięknie. A brzmienia łączone, typu piano, smyczek, jakiś string. Tak, jak tak. Się to tworzy? Bardzo prosto. Naciskamy dwa przyciski, czyli wybieramy brzmienie pierwsze i brzmienie drugie i proszę bardzo. Można również połączyć nie tylko warstwy typu layer, ale można zrobić split, czyli podzielić klawiaturę na pół, włączyć na przykład fortepian dla prawej ręki i dla lewej ręki kontrabas. Punkt podziału ustalamy w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że naciśniemy plus bas i zmieniamy punkt. Kontrabas, piano. Zmienimy w innym miejscu. Kontrabas, piano. Jest też funkcja metronom, która jest bardzo ważna. Możemy włączyć sobie metronom. Możemy zmienić tempo, przytrzymując przycisk metronom. One, four, five. I możemy grać. Ale
Jeżeli znudzi nam się metronom, możemy skorzystać z patternów rytmicznych. Mamy tutaj 20 patternów, które się... Ale nie jest to akompaniament, tylko sama sekcja rytmiczna. Plus bas. O! Czyli możemy sobie też uruchomić basik. Ten bas oczywiście będzie na podstawie naszych harmonii odtwarzany przez instrument. Zmienimy sobie tempo. One, two, oh. I startujemy. Rozumiem, że jest to jakiś wstęp i zakończenie. Tak, tak, tak. Jest nabicie i zakończenie. Nie ma przejść. To jest taki ile prosty. Ile mamy rytmów takich? 20. Jak większość współczesnych instrumentów, zakładam, że jest tu również interfejs audio. Tak, tak, oczywiście jest to interfejs audio. Mając smartfon czy też tablet, możemy taki instrument podłączyć za pośrednictwem kabla USB. Na smartfon i na tablet możemy pobrać darmową aplikację Smart Pianist, która umożliwia nam obsługę całego instrumentu z pozycji urządzenia. Oczywiście możemy też do komputera podłączyć i nagrywać w Cubase, prawda? A propos nagrywania, możemy w tym instrumencie nagrywać? Tak, tak, są dwa ślady, czyli dla prawej i dla lewej ręki, więc możemy rejestrować. Tak, tak, MIDI. Mhm. Jakieś jeszcze funkcje wspomagające naukę? Tak, tak, funkcja duo, czyli możemy podzielić klawiaturę na dwie części z tym samym brzmieniem i z tymi samymi rejestrami po obu stronach. A korzystając z opcjonalnego pedału, trójpedału, możemy wykorzystać prawy pedał do obsługi prawej strony i lewy pedał do obsługi lewej strony. Jako klawiatura sterująca również może pracować? Tak, tak, jak najbardziej, oczywiście. Generalnie, dla kogo jest ten instrument? Ten instrument jest przeznaczony dla zaawansowanych muzyków z racji tego, że ma świetną klawiaturę, świetne brzmienie, bezkompromisowe, bardzo dobre nagłośnienie, jest mobilny, ale zachęcam również osoby początkujące do wybrania tego instrumentu. Mamy lepszą klawiaturę, lepsze brzmienie, to inspiruje nas to do lepszej gry i zachęca do ćwiczenia. Jest akordeon? Nie ma, w tym modelu nie ma akurat akordeonu. Akordeon jest w P45, ale za to mamy nowe nóżki, nowy statyw LP200, który idealnie pasuje do tego modelu. Jak wsadzimy go do salonu, to będzie zdobił nasz salon. To jest ważne, dlatego że panie domu często nie lubią instrumentów na statywie typu X i często pytają właśnie, czy można taki instrument przemienić w coś ładnego. I faktycznie przyznacie, że na tych nóżkach, na tym statywie wygląda to naprawdę imponująco. No lepiej się odkurza pod takim instrumentem. Coś w tym jest. Okej, tak na koniec jeszcze zapytam, bo często pianiści bądź muzycy rozrywkowi szukają właśnie piano smyczek, piano string tak zwane, czy też piano warm pad. Czy mamy taki jakiś piano warm pad w tych instrumentach? Bo zazwyczaj w pianinach cyfrowych Yamaha nie było takich brzmień. Tak, jest piano string z reguły. Tak, tutaj jest pad, warm pad. Bardzo ładnie wypełnia pasmo. Mamy jeszcze jakiś kompresor tutaj? Tak, tak. Jest tak zwany sound booster. Jeżeli chcemy, żeby instrument nam brzmiał troszkę głośniej, żeby się obronił przy perkusji na próbie, więc mamy dwa poziomy tutaj sound boostera. Jest to właśnie w formie kompresora, że dźwięk jest głośniejszy. Wspaniale. To chyba byłoby na tyle. Tak. Dziękujemy pięknie Krzysiowi za to, że przyjechał do naszego studia, zaprezentował ten model. Będziemy gościć być może go częściej, jak się pojawią inne instrumenty firmy Yamaha. Nie wiem jeszcze jakie, ale liczymy na więcej. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Janka. Do zobaczenia. Cześć.